Hej siemaneczku, jestem Abra i dzisiaj, moi drodzy, mam dla was coś naprawdę mega, mega kozackiego. Prosiliście o to od dłuższego czasu, a mianowicie, abym poszedł w końcu wykopać diamenty, bo mam tylko 12 diamentów. Co to ma być, że Aberka jest najbiedniejszy na serwerze i chyba nawet Maciuch ma więcej diamentów od niego? No co to, ile no ty masz? No proste, stary? Nie, ja no serio, przy sobie mam diamenty. No słuchajcie, ja też mam przy sobie diamenty. Ja w kieszeni noszę diamenty. Dzisiaj będziemy kopać diamenty, ale oczywiście razem z Maciuchem. Tak, będziemy kopać diamenty razem z Maciuchem. Niestety on nie ma zbyt dobrego kill-offu. Spójrzcie na mój kozatki Kailów. Niezniszczalność 3. Nie. A jaki ty masz? Pokaż, jaki ty masz. No zobacz. Pokaż, jaki ty masz. Dobrze, wrzućmy to gdzieś tam. Gdzieś nie, proszę, zabierzmy to po prostu. Niech to sobie już stary stąd pójdzie. No nie wiem. Dawaj mój kill-off. Słuchajcie, byliśmy kopać złoto u Maciocha, u mnie będziemy kopać diamenty, słuchajcie, i potem wszystkim, co będziemy mieli, podzielimy się na pół. Taki jest plan, ale zanim w ogóle to zrobimy, zanim wykopiemy diamenty, bo jestem taki biedny, że musimy to zrobić, to najpierw stworzymy epicki kill-off Maciochowi. Tak, przynajmniej spróbujemy. Mam przy sobie diamenty, mam przy sobie, słuchajcie, kowadło, patyki, Macioch też ma, dodatkowo oczywiście lazurycik, choć pójdziemy teraz do stołu do zaklęć Bob. I spróbujemy zrobić właśnie taki kill-off, aby Macioch w ogóle miał z nami jakieś szanse, bo czy to będzie pojedynek? Raczej nie, bo ja będę kopał diamenty, Maciuch będzie kopał diamenty i po prostu potem na końcu odcinka, kiedy, nie wiem, będziemy kopać z pół godziny, to po prostu się podzielimy, więc będzie naprawdę kozacko, bo kopania diamentów z Maciuchem nigdy jeszcze chyba na tym kanale nie było, serio, chyba nigdy, dlatego subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, bo codziennie są tutaj filmy i naprawdę sub, łapeczka, dzwonek, to jest taki pakiet dobrego bywalca tego kanału. A teraz tak, stary, najpierw ja ci muszę zrobić tutaj jakiś kill-offik, więc ja sobie tutaj 3 diaksy od siebie wezmę, ale musisz mi je oddać jakby, nie? Czy no, nie? poczekaj, dobra, wiesz co, mam akurat drobne. 26 level, stary, tu jest, bo wiesz czemu to jest 26? Ja nie mam takiego levela nawet. Bo tu jest, ja zepsułem te książeczki, mamy problem, stary, bo nie mamy jak cię zrobić kill-offu. Ej, to jest, stary, to ja nie wiem, ja mam Unbreaking 1, jakbyś chciał, bardzo dobry kill-off, stary. Dobry? Ale nie można na jakiś niższy poziom, jakiś, wiesz, Efficiency 2, coś takiego zrobić? Efficiency 1, stary, jest opcja, dobre? Czy nie dobre? Zawsze lepiej. Dobra, biorę to, biorę to. Za jaki level? Nie wiem, jakiś stary. Dobra, robię drugi kilo wobec tego diamentowy. Słuchajcie, jakikolwiek, żeby tutaj Maciochowi, słuchajcie, zrobić jakiś... O, Unbreaking 3, stary. Robić to? Robię to. Wow! O, gościu! Co? Co jest grane? Niezniszczalność 3, Fortuna 2, czyli szczęście 2, no nie? I szybkość 3. Gościu, dobre. Dobre festo. Stary, robię kolejny kill wobec tego, bo i tak my dzisiaj wykopiemy tych diaksów sporo, nie? Czy mi się tylko tak ej, wydaje? Ej, to jest dobre, ale zobacz, Fortuna 3, ale to jest dla mnie, czy nie? Stary, robię go... Wow! Dwa takie same! Identyczne, stary! No! To będziemy mieli bliźniacze kill-offy w takim razie. Ej, co? Ej, ale będą nie, no, ja mam swój nether, ja po to kopałem nethery, to uczciwie przez kilka odcinków i robiłem najlepszy kill-off, żeby teraz go używać, nie czy nie, no. Dobra, słuchajcie, patrzcie, jakbyśmy to połączyli, to będziesz miał, stary, fortunkę 3, niezniszczalność 3 i szybkość 4. Dobre, co? Dobre fest. No dobre, ale zawsze możesz mieć ty dobry kill-off i ja też dobry kill-off. No to, dobry. patrz, masz teraz epicki kill-off. On jest genialny. Maciuch, to koks, on się nazywa. Ej, to jest najlepszy kill-off w grze. No, może nie. Ale najlepszy, jaki pewnie miałeś w ogóle ever, więc jest naprawdę dobrze. Naprawdę to jest dobrze, nie? Poczekaj, ja muszę zapłacić za to, czy nie? Ty, bo ja na to zużyłem 9 diaksów, tak naprawdę. To poczekaj, to ja ci dam 4. Dobra, możesz dać mi 4, najwyżej potem mi odesz. Ej, ale to stary w ogóle, że taki kill-off nam siadł. No moi drodzy, to jest zwiastun, że musicie oglądać koniecznie do samego końca, bo teraz właśnie uderzymy do cave'u. Tylko weźcie za osz jakąś zbroję, bo ja nie mogę na to patrzeć w ogóle, ty nie masz zbroję, cię rozklepię samą łapką. No, on ma zbroję. Elo, już jestem gotowy. A ile ona ma w ogóle użyć? Ona dużo ma jeszcze użyć, czy nie? Tak, ma nawet bardzo dużo użyć, jest w bardzo dobrym stanie, bo o nią dbam bardzo. Dobra, to ho, lecimy sobie w tę stronę. Ty, w ogóle chodź, popłyniemy sobie tam i tam sobie zaczniemy kopać. O, to będzie idealne miejsce. I słuchajcie, bierzcie jedzenie, bierzcie picie, bo będziemy kopać przez pół godziny. Serio, z pół godziny będziemy kopać. I tak jak mówię, no ja mam fortunkę 3, ty masz fortunkę 3, czyli tak naprawdę mamy takie same szanse. I ja mam minimalnie szybszy kill-off, no ale bez przesady, no to jest naprawdę zerowa różnica. Co sprawdzaliśmy razem z Elvisem i Agentixem, czyli słuchajcie, szybkość 5, a szybkość 4, to serio, zero różnicy. Chodź tutaj, bo Bobo się wkurzy, że psujemy jego wysepkę. A my musimy kopać. Musimy kopać, musi być kopany, muszą być diamenty, bo wiesz, ile mam stary teraz diamentów? 7. No, powiem ci, że ja mam chyba teraz jeszcze 7. Mniej niż ty, tak moi naprawdę. Drodzy, po tym odcinku gwarantuję wam, że będę miał co najmniej
drugie 7. To co, kopiemy tutaj. Dawaj, na razie pójdziemy sobie w dół, a potem wyznaczymy tory. Tak, bo my będziemy kopać obok siebie. Ja będę kopał w jednym tunelu przed siebie, a 3 kratki obok ty. I ja tak robiłem stary z Elvisu, tylko że my się pojedynkowaliśmy. A teraz nie będziemy się pojedynkować. Teraz gramy do jednej bramki. A ze mną po prostu boisz się pojedynkować. Dlatego Abra chce dzisiaj współpracować, bo się cyka mnie. Pal gumę, typeczku. Im więcej ty wykopiesz, tym lepiej dla mnie. Patrzcie, to będzie prank. Spadł! A im więcej ja wykop... Wow! Nie! Stary! Wow! Ej, słuchajcie, przed odcinkiem Maciuk się mnie pytał, po co mi wiaderko z wodą? Po co? O, stary, właśnie po to! Ale wiesz, to tak naprawdę mamy takie zbroki, żebyśmy przeżyli na luzeczku. Oczywiście, że tak, ale dobra, lecimy dalej, lecimy niżej, lecimy do samego bedrock. O, jest bedrock. I teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz biorę, czekaj. Raz, dwa, trzy. I teraz raz, tutaj, halo, o, dwa. O, dobra, i tutaj będziemy kopać, patrz, na tej wysokości będziemy kopać, idealnie, co? Podoba ci się, czy ci się nie podoba? Dobrze, w porządku, ale poczekaj, to teraz jedna kratka przerwy. Patrz, ja będę miał tutaj swój tunel, a ty teraz tak, raz, dwa, trzy i ty tutaj obok. Ej, dobre to, okay, nie? Czy nie? Spoko, możemy tak zrobić, bardzo ale dobre. Wiesz co, poczekaj, bo teraz jak kopiemy, to zobacz, że ten klocek tak naprawdę nie wiemy jaki jest, nie? Ty, no i co z tego? No dobra, spoko. Dalej, lecimy. Wobec tego, moi drodzy, pół godziny kopania przed nami. Ty możesz zacząć, bo ty masz troszeczkę wolniejszy kill off. Lecimy, piszcie kończy w komentarzach teraz, w tym momencie, jak myślicie, czy ja wykopię więcej diamentów, czy wykopię więcej diamentów Maciuch? Bo wiecie, szanse mamy tak naprawdę takie same. Mamy takie same kill offy. Jakby mój po prostu ma troszeczkę więcej użyć. O, ty, złoto mam. Spoko, kopce złoto, ja lecę po diamenty. Ja na mesie już 3 staki znalazłem, jak sami widzicie. No ja też mam 3 staki, więc ja dobra, nie potrzebuję. Dobra, lecimy, serio, jestem bardzo ciekaw. Ja, słuchajcie, w kopalni diamentów dobrze wiecie, że jestem absolutnym ekspertem. Nie no, znalazłem kopalnię pod wodą, ale ona jest taka mała i nic tu nie ma. Ale wiesz, w kopalni podwodnej mogą być rzeczy, więc tutaj tak, lepiej ale, to przejrzeć. Tak, ale jakby to jest bardziej taka jaskinia podwodna i nic tu nie było, więc dobra, chyba dobra. Mnie to tylko lecimy zahamowało. I nie śpimy, moi drodzy. A ja szybciutko wam przypomnę także o sklepie www.abra.ety. Pierwsza linijka opisu to jest właśnie link do sklepu. Możecie, słuchajcie, czy to na Mikołajki, święta, urodziny, czy bez okazji zakupić sobie epickie gadżety sygnowane właśnie wzorem Abra Team. Są, słuchajcie, bluzy z kapturem, bez kaptura, są także kubeczki, plecaki, maseczki, worki na plecy, po prostu wszystko to sobie wymarzy... No dobra, prawie wszystko. I darmowa dostawa od 149 zł, czyli na przykład jak kupujecie taką, o, bluzę i koszulkę na raz, to macie kuriera za 0 zł. To się naprawdę opłaca, te duże zamówienia. Więc spadajcie, kupujcie, wysyłajcie foteczki www.abra.ety. Tak, tutaj na animacji macie narysowane. Ej, jak ty do przodu poszedłeś, ty? Ja cię rozwalam. Taki dobry kill-off po prostu, wariacie. Ej, ale w ogóle ja wydałem na ten kill-off, miałem 37 leveli prawie, a mam teraz 5. Serio, no poczekaj, muszę ci, ale ja ci mam za to zapłacić po prostu, nie? No właśnie, ja nie wiem jak my to zrobimy, bo jakby, kurczę, no albo po prostu mi po odcinku starego oddasz. No? To też jest jakiś deal, czy nie? Bo wiesz, no w sumie to też jest jakiś deal, no nie? Bo jakby ja go w sumie nie potrzebuję, ale lepiej mieć, a jeżeli ja ci tutaj zużyłem 30 leveli, no to jakby wiesz, całkiem sporo, nie? Rozumiesz? No to jest dużo, poczekaj, ja mam 13, ale to ja nie mam jak ci tego oddać. Diamenty! O nie, stary. No nie. O ja, już się bałem, że jedynka, ale na szczęście nie jedynka. No nie. Ej, dobra jest. Jak będzie dużo diaksów, to już olejemy ten kill-off, stary, serio. Ale ja tutaj mam, wiesz, znaczy, co o nie? My mamy przecież tutaj wspólny interes. Ja znalazłem 5. O, tak! Dobrze, że Abra znalazł diamenty, bo mi jakoś nie idzie póki co. Dobra, słuchajcie, zabrałem tę piąteczkę i zgadnij, ile mogło z tego wypaść? Ja jeszcze nie wiem, bo mam to w ekwipunku, zaraz to sprawdzę, ale ja myślę, że z piątki wyleciała, no, dyszka. Nie, to ja myślę, że 8. Uwaga! Stary, 18, ale ile ja miałem? Ile ja mówiłem? 7. Mówiłem, że 7. To 11, słuchajcie, nam wypadło. 11 diamentów, stary, z piątki. To jest dobre ratio, bo to jest ponad dwójeczka. To jest, ale ostatnio jak z Elviso kopałem, to miałem sytuację, że z dwóch bloków wyleciało mi 8. To było grube. Ty, ale zobacz, jak my kupimy tak bardzo blisko siebie, w sensie, że te tunele są tak blisko siebie, no to jakby rzadko od rudy diamentów tak się blisko siebie się respią, wiesz, nie? Co? Ja z Elvisem też tak myśleliśmy, a koniec końców wyszło tak, że naprawdę chłop znalazł chyba ze 3 staki w pół godziny. Serio. To było aż dziwne. Ej, ale wiesz, na początku Elviso przez 20 minut nie znalazł nic. Serio, nic. Naprawdę nic. A w ogóle, ja mam tą łopatę, słuchajcie, i tutaj warto by było to ogarniać. Widzę, że Maciek szedł bokiem, ale jak mam tego dirta, to może ja, słuchajcie, będę go wykopał. Oj, jednak nie. To jest to, spadam. Elo, to ja idę przed siebie, gazelo. O, tu jest dalej. Ja jestem sfokusowany, żeby mieć tutaj po prostu diamenty same, a nie jakiś dirt, ani złoto, ani żelazo. Ja ale póki co złoto znalazłeś, tak? Albo w ogóle złoto każdy sobie, czy jeżeli na przykład by, nie wiem,
Wiesz, jest szansa na przykład na emeraldy. No to wtedy też każdy sobie, tak? To jest chyba w miarę logiczne. No to jest oczywiste, nie, że się z tobą nie podzielę tym. Nie no, jakbyśmy... O, złoto! Jakbyś miał, to możesz dać. Ej, tylko stary, jak sikami. Czy my jesteśmy na mesie? Naprawdę, serio jesteśmy na mesie? Nie, bo ja naprawdę tego złota to mam całkiem sporo. A na odcinku z Elviso też była taka sytuacja, że znalazłem stack diaksów i stack złota. Jakby nie wiem, co jest z tym Minecraftem. Wiecie, ja w 1.16.3 to jestem nowy, więc proszę tutaj się nie śmiać. Nie! No taka sama sytuacja znowu z tą lawą, no! Co jest z tą lawą? Ej, serio, to wiaderko się przydaje. Ziom, noś zawsze przy sobie wiaderko. Bo ty, ale jak ty możesz wpaść w lawę idąc do przodu, a nie w dół? No nie patrzyłem przed siebie. Znaczy patrzyłem przed siebie, a nie patrzyłem pod... No nie. Zaraz będzie się śmiał. A co, masz diamenty? Znalazłeś diamenty? Ja mam 11, elo. Kurczę, właśnie mam 0, bo dałem ci chyba moje 4. Tak, dałem ci moje 4. No dobra, ale ile w tym odcinku znalazłeś, a nie, że 4 ci dałem. Ale jeszcze mam w skrzyni u siebie, w chacie mam chyba 2. Tak, ty, no to naprawdę ja mam tyle samo diaksów w praktycznie co Macioch. No przecież to szanujące jest. No ty, no ale ja mam 2 diamenty. Ty ani razu nie poszedłeś chyba kopać diaksów, a masz tyle diaksów co ja. Co tu się dzieje? No bo dostałem od Bobo. Ty, no ja ci w sumie... Ej, serio, on mi za dirta daje diaksy. Ej, serio, stack dirta, nie? To jest taki w ogóle agent. No masakra, serio. Oni są zbyt bogaci, słuchajcie, że oni tak diaksy rozdają. Dobra, ty, bo ja już widzę powoli twój nick, więc jest dobrze. Jest dobrze. Ej, jest dobrze, serio, fest. Robimy to, robimy. Nadganiamy Maciocha, słuchajcie. A ty kopiesz na 12 kratce, czy wy... Nie, chyba tak, chyba jesteś na tej, co ja. Ja jestem na tej samej na pewno, co ty. I póki co, no to powiem ci, że trochę bieda tu jest. Ty, a sprawdzasz, bo... Ty, bo ja się tak czasem obawiam, że ja na przykład, wiesz, na suficie przeoczę, czy na podłodze. Ja... I potem nie, widzę, bo... oberka 1709, tam były diaksy. Na pewno, bo ja nie kopię tak blisko tego, jakby, ja nie stoję tak blisko klocka, który kopię, tylko jestem kawałek od niego. O, dobra taktyka, to ja powinienem też na nią paść. Ale dobra, lecimy. Słuchaj, mamy tutaj jeszcze sporo czasu, więc ja myślę, że damy radę coś jeszcze znaleźć. No póki co, ta jedna piąteczka była, no to tak, wiesz, 11 mamy na pół, no to powiedzmy po te 5, tak, no to no tak. No nie, no ja na pół godziny to w ogóle nie ma bata, w sensie jeżeli to by miało być jedyne nasze... Mam dioksy, boom! Poczekaj, idę do ciebie. Tylko, że nie wiem, gdzie ty jesteś. Nie, bo ja widziałem twój nick przed chwilą, tu weź... Mam też diaksy! O stary, to pójdę do ciebie i wykopiemy naraz, bo ty... O, jesteś idealnie obok mnie! Tylko nie shiftuj, bo ty u mnie shiftujesz. Nie, no, teraz bo shiftowałem nie. Akurat, a teraz nie. Dobra, mam cztery. Dobra, to patrz, pa. O, jestem. Patrz! Ty masz czwóreczkę, a teraz Elba. Zobaczmy, ile u mnie będzie, bo u mnie też, patrz, u mnie może być nawet 8, okay. A może być i 10, 9 wow, może być. Tutaj są 4. Dobra. 8 masz. To jest 8, tak, to jest 8, dobra, to najpierw moje wobec tego, to weź się odsuń, ja mam 18 póki co. I teraz tak, słuchajcie, ile z tego wpadnie? Miałem 18, a mam 39, czyli 21. 21 z 8! Ej, to jest mnóstwo! I to idzie to do podziału! Dobre. Dlaczego to idzie do podziału? A ty ile? Ile z czwóreczki? Ja myślę, że 8. Ja myślę, że 8. 9, także też chyba nie jest źle. O, to łącznie mamy, słuchajcie, 48 diamentów! To trzymaj, poczekaj, to weź moje w takim razie. Dobra, po prostu będziemy się dzielić, nie? Mamy 48, żebyś wiedział, ile mamy dokładnie. Ale ja miałem 7 na początku odcinka, to ja coś stary źle liczę. Ja coś źle... A dobra, nieważne, słuchajcie. W każdym razie w tym odcinku razem znaleźliśmy 41. Czaisz, nie? Stary. To jest dużo. To jest bardzo dobry wynik. Stary, to jest dużo, bo my kopiemy 10 minut niespełna. No właśnie, jeżeli stary znajdziemy jeszcze 40 na 10 minut, to łącznie będzie 120, czyli 2 staki. Wow! 40 na 10 minut to jest dobry wynik, nie? To jest fest dobry wynik. Ale ja liczę na więcej. Ja liczę na więcej, bo patrz, teraz obie rudy nam się trafiły mega blisko siebie. Więc jest szansa, i to myślę spora szansa, że coś tutaj nam jeszcze fajnego wpadnie. O, byniu, tak, wpadnie. No ja fajnie na to liczę, bo nie ukrywam, że jest to, kurczę, dosyć A jak łatwy. Zużycia twojego kilofa? Bo ty nie masz tam fortunki. Mendingu, naprawy. No nie mam mendingu, ale generalnie to się trzyma bardzo dobrze. Jakby się mega psuł, to ja ci dam inny, zwykły diamentowy kill of, tam efficiency 1, czy ta szybkość 1, albo niezniszczalność 1, bo mam 2. I po prostu wtedy byś kopał tym wolnym, a wykopywał najdroższe bloki. No wiem, o co chodzi, ale on ma bardzo dużo życia, także jest naprawdę spoko. I mi się podoba to, że dałeś mi tę fortunę, bo teraz jak mamy obaj te fortuny, to naprawdę to jest taki zarobek duży. No, serio, to szczęście 3 robi to taką robotę, nie? Ja, ej, 40... Diaksy! Tak? Boom! Ej, co tak O, ty patrz! Patrz, akurat tu wykopałem tunel do ciebie. Ależ tos, mamy dioksy. Ej, jest ich, poczekaj. Co najmniej 8. 6. Oj, stary! O kurcze. Jakby tu lawa, patrz. Poczekaj, jest ich, tak, jest ich 6, byku. To jest 6. Także weź to zakop i możesz kopać. Tu czekaj, żeby po... Patrz, bo po tym jest lawa!
O kurde, bele. Olol, ojojoj. Oj, niedobrze, niedobrze. Ej, to wykopuję je, co? No teraz to już chyba mamy już na luzaczku je. Dobra. Kopać bezpiecznie dosyć. Dobra, dobra, dobra. Kopię. Zebrałeś coś? Nie. Okej, to ja mam naprawdę nic? A, bo tu leży. Stary, mamy 65 diaksów, a ja miałem 7. Rozumiesz to? No dobra, czyli mamy 58. Grubo ponad 50. 58, nice. Stary. Ej, to wow. Będzie najbardziej owocne kopanie diaksów w moim życiu tak naprawdę. Wow! O, uwaga, na lawę! No właśnie, uwaga. Tu slawa. Czekaj, czekaj, wyleję ci tutaj wodę. O. Ej, ale naprawdę, jakby fajne jest to, że my teraz zbieramy razem, a nie porównujemy się. Znaczy, z jednej strony spoko, a z drugiej strony nie wiemy, kto ile zebrał. Ale mnie się wydaje, że ty więcej zebrałeś. Bo ty miałeś no więcej. Nie. Miałeś 8, nie, miałeś 6, miałeś 4. Tak, 10. Zobacz, z czwórki wyleciało 9. Ale teraz wyleciało, stary, tego. Miałem 48, a mam 65. No, ze 20 z tego wyleciało. Nie, mnie się... Dobra, bardzo porównywalnie wobec tego, słuchajcie, idziemy. Bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ej, to no jest dobry zarobas. 58, ziom. No, no, to jest mega to jest 29 na głowę, a my kopiemy te kilkanaście minut. Oj, kolejna ja lawa. Nie będę dobrać. Musiał do końca gry kopać diamentów po tym właśnie, co teraz robimy. Ale mamy zarobas. O, tu jest jakiś cave'ik. No, ale to jest pitos. I zobacz, jeszcze mamy golda z mojego odcinka, tak? No, że naprawdę jesteśmy zarobieni. Ja mam tutaj, ej, naprawdę. Ej, będziemy bogaci od Elvisu. Ej, to jest kopalnia wodna, no. Bobu razem wziętych. Ej, no to kopalnia wodna akurat nie jest taka zła, tak szczerze. Serio, to nie jest taka zła opcja. Naprawdę to jest całkiem. To sobie ją obczaję w takim razie, ale nie, to jest taka jaskinia wodna, tu nie ma nic ciekawego tak naprawdę. No to jak nie ma, to nie ma. A, też chyba na nią trafiłem. Oj, oj. Pomocy! Bo ja nie chcę do niej wchodzić tutaj. Pomocy! Au! Pomocy! Halo! O niej kolejna, no co tu się dzieje? Okej. Okay, to jest w ogóle kanion znalazłem. Faktycznie, nie? Ja też mam tutaj kanion. Ty! Co jest. O, jaki kanion, nie? O, byliśmy. To jest tak w połowie wodny, a w połowie normalny. Ty, o, jak go zajało, nie? Dobra, to lecimy. Lecimy w każdym razie dalej. Czekajcie. Kopimy dalej, tak? Tak, tak, tak. Bez przerwy. Bez przerwy lecimy tutaj dalej. Ja idę tym samym torem. Ja idę tym samym torem, no bo żeby zmaksymalizować prawdopodobieństwo. Jakby wiesz, co mam na myśli, nie? Ja tak samo, żeby zachować ten nasz właśnie tor, który był, no kurczę, nie najgorszy. Okej, okay, jeszcze tutaj dirta sobie wykopuję. Bo raz w dircie znalazłem chyba 9 to było, albo 8. Więc tego dirta też wolę tutaj kopać, tak szczerze. Serio. Dirt jest dobry. No, dobra. Lecimy. No, ja nie mam łopaty, także nie będę chyba. A, ja mam totalnie rozjechaną, nie, słabitku. Nie, dobra, nie mam, jazda dalej, jesteśmy na równi. Ej, czy my nie kopie... Ty kopiesz 3 kratki ode mnie? To jest tak blisko? To nie są dwie? Poczekaj, raz, dwa, trzy, no, tak. Ej, kopiemy, to tak blisko. Dobra, dobra, kopiemy, jesteśmy na równi z sobą, a mamy podobny kill-off, więc spoko. Idziemy ramię, łeb w łeb i znajdujemy Dexior, bo dawno i nie noga było. W nogę, o. Ej, serio, dawno nie było. Diaksy. I Dexior w Dexior, no. Diaksy. Jazda, biała gwiazda. O. Ej, 65, ziom, dużo. Dużo. Ale może, ale nie no, więcej będzie, musi być drugi tyle, no co najmniej te dwa staki muszą być. No, nie no, ja myślę, że więcej. No my kopiemy dobrze. We dwójkę. Serio, ja to już myślę, myślałem. Tak ogólnie to ze 3,5 strzelam, że może być. 3,5? No, a nie? No oby, ej, oby, serio. No może naprawdę, trochę ja na przesadziłem, to może trochę serio przesadziłem. No, stary, no 15 minut kopiemy, czyli jakaś połowa czasu, a mamy stack. Tak naprawdę. No właśnie, dlatego pomyślałem o tym, że... dlatego pomyślałem o dwóch stackach właśnie, żeby co najmniej te dwa stacki... Ale ja dawno nic nie miałem, czyli ja teraz mogę, stary, mieć coś. No ja tak samo dawno nic nie miałem. No nie, no ty to jeszcze miałeś tą szósteczkę. Ale ja to naprawdę dawno nic nie miałem, z parę minut. O nie, no gravel! Czaisz, że jest w ogóle po świecie chodzi człowiek, który wymyślił gravel w Minecrafcie. Jest taka osoba. No ktoś musiał, no stary, no nie możesz mieć samych diaksów tutaj, nie? No, ja jak to nie? Ja łopaty nie mam, dlatego ja omijam ten gravel łukiem i nie wiem, czy teraz jestem na dobrym torze. Poczekaj, raz, dwa, trzy. O, raz. Byłem na złym. O, dobra, to wracaj na nasz tor. Ej, a co jak na tamtym naszym torze akurat było coś? No nie, no tu na pewno nic nie było. Wśród gravelu na przykład. Kilka kratek, a w gravelu to możliwe, ale ja nie mam łopaty, ja nie będę tego kopał. O, tu jest jakaś podwodna jaskinia V2. Ja ją tutaj szybko blukam, bo tutaj mogą być jednak dyksiory, słuchajcie, na tej wysokości. Uwaga, uwaga, moi drodzy, oczywiście, że nic nie było. No jest wodna kopalnia, także ja lecę dalej. Au, dobra, bo ja się będę topił, au, 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 au. Dobra, lecę dalej wobec tego. Słuchajcie, coś tam mogło jednak być, ale ja nie będę teraz zwracał, słuchajcie, na to uwagi. Musimy lecieć, bo naprawdę, jakby tutaj dużo się czasu traci na takie pływanie, szukanie i tak dalej. A jednak w linii prostej, myślę, że tutaj po prostu szybciej coś znajdziemy. Serio, bo kopiemy cały czas przed siebie, a ja nie widziałem żadnego diaksa od...
5 minut, więc no, gościu. Od dobrych kilku minut nic tutaj nie ma, to jest najgorsze. No serio, ale nie, ja myślę, że tutaj zaraz nam wleci coś, ewidentnie. Ja tylko redstone widzę, mam dirt, ale nie, nie kopię tego, ja tutaj przyszedłem po jedno. Po diamenty. A jaki my mamy biom? A, nie mam nad biomu pokazanego. Ej, ale jakby na przykład były góry, no to emsy, gościu, jak znalazł, nie? Oj, emeraldziki też, jasne, że przygarnę jak najbardziej. Dobra, tutaj słuchajcie, dircik oczywiście skopane, ale w tym dircie to tak... No znowu nic, no. Ej, czuję się oszukany na tego dirta, serio. A ty się nie czujesz oszukany, jak kopiesz dirta? Ja się czuję póki co oszukany przez te nasze tunele, bo zaczęło się całkiem nieźle. Tak, ale tak. Teraz już jakoś tempo zwolniło. A teraz jest oszustwo. Serio. No, no naprawdę. To jest oszukaństwo minecraftowe po prostu. Ej, on mnie, słuchajcie, wyprzedził. Dobra, nadganiamy. Gonię cię, stary. Gonię cię, bo ty jesteś 10 kratek przede mną. Ej, gonimy go, słuchajcie, i tam będą diaksy. Ej, ja wiem, że przy tobie są diaksy. Serio wiem. Naprawdę wiem. Nie no, żartuję. Mam nadzieję, że na twoim torze przy mnie będą diaksy. To by tak naprawdę było dobre. Ja mam golda tylko, no mam złoto. Nie, no mamy to ja teraz nic nie mam. Nic, ale spokojnie, moi drodzy. Zapewniam. I mam kanion. A, mam golda, właśnie chciałem powiedzieć, że zapewniam, że zaraz coś będzie. Ale nie chodziło mi o złoto, ty, bo ja chciałem tutaj diaksy. Zapewniam, że jeszcze będą diaksy i to nie jedne. Ale ten kanion jest, no, co najmniej dziwny, w sensie nie, naprawdę on jest dziwny. Ty szukaj w kanionie, może coś tam być jednak, nie? Wiecie, różnie bywa w tych kanionach, więc... Ale ten kanion jest malutki, także tutaj nie ma co szukać. Faktycznie tak też widzę kanion, ale taki średniawka, no, dobra. Okej, okay, idziemy wobec tego, słuchajcie, przed siebie, naszym torem, dobra, to jest nasz tor. O, tutaj Lawikson, ale woda mi tutaj podmywa Lawiksona, gościu, dobra, jazdunia, jazdunia. Pięk, dobra, czy my jesteśmy na dobrym torze, Byniu, gdzie ty jesteś? A, bo ty jeszcze nie dokopałeś się tutaj. Nie, no jestem z dwie kratki od ciebie. No tak, ale ja chciałem sprawdzić cię, o, widzisz, ty jesteś wyżej o jedną kratkę. Jestem na 12. Ode mnie. A ty... A jak ty to sprawdzasz, jak nie mamy kordów? No bo jest wysokość, jest chunk relative i jest 13, 12 na 7 i to się zmniejsza. No, serio. A, rzeczywiście, no racja, racja, racja. To ja myślałem, że nawet tego nie mamy tutaj pokazanego. Nie, no mamy, mamy, mamy. Wysokość akurat tutaj w miarę mamy, ale to jest tutaj wysokość tylko chunków, a nie jakby cała minecraftowa. Ale wiemy, że to jest pierwszy chunk od dołu, czyli możemy wywnioskować, że jest to 12 kratka. Nie ma to sens? Nie ma to sensu, może ma. Dobra, lecimy, słuchajcie, bo tutaj musi coś jeszcze być. No naprawdę, no nie uwierzę, że tu nie ma żadnego diaksa, stary. Serio, nie no, uwierzę. Teraz jak któryś znajdzie diament, to będzie taka naprawdę eufora, to będzie wtedy takie wow! Ej, patrzcie, ile ja tego dirta tu wykopałem, a tu nic. Wow! Nic. Lapis mam tylko. To takie nie, ciemno-niebieskie, te diaksy to takie średnie są, wiesz? Takie podrobione troszkę, no. Nawet ja je mam przy sobie, wiesz? 64 je mam. No, takie se. Dobra, jazda, słuchajcie, błękitnego złota szukamy. Szukamy tego, czego każdy szuka, kiedy jest nowy w Minecrafcie. I nie tylko nowy, no bo wiecie, ja gram w Minecrafta dłużej niż chodzę po tym świecie, nie? Kiedy jeszcze... O, lawa, lawa, poczekaj, poczekaj, a! Pomagam! Pomocy! Pomagam! Pomocy! Pomagam! Dobra, dzięki byku, Ela. Mam dużo życia, ale właśnie tak myślałem, że prędzej mi pomożesz, bo nie chciałem już jeść jabłka. A, bo ty masz złote, o ja też mam złote jabłko, to wolę je chyba mieć przy sobie, tak szczerze. Ty, Dwa. Na wszelki wypadek, wiecie, netherytowa zbroja netherytową zbroją, ale to różnie bywa, lepiej mieć przy sobie. Ty, dawno nie było diamentów, ja się czuję oszukany. No właśnie, ja nie wiem, co tu poproszę się dzieje. Poproszę ładnie o diamenty. Patrzcie, diamenty będą za 3, nie będą za 3 diamenty. 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4,5, 4, 3, 3,5, nic nie masz, stary, nic nie masz? No właśnie kopię tak szybko, jak tylko mogę. Bo tu jest, 3, 2, 1? Okej, moi drodzy, wywaliło mi Minecrafta, więc jakby ja nie do końca wiem, o co chodzi, ale widzieliście, jak ostatnio, słuchajcie, byliśmy w Netherze, to też wywalało mi w ogóle tutaj Minecrafta, więc trochę przypałowo. Stary, tu nic nie ma. No właśnie, ja kopię dalej, ja nawet nie sprawdzam tego kanionu. Są. Jak to? Są stare diaksy, tutaj czwóreczkę widzę. Ej, ale naprawdę, że... Ej, czy to jest możliwe? Czy to jest możliwe? Wow, w ogóle, dlaczego jestem w lawie? Ej, czy to jest możliwe, że wywaliło mi Minecrafta, bo się rozpiły diaksy? No nie, to nie jest możliwe, ale jaki możliwe? Ja to ominąłem totalnie. Dobra, ale jazda. Okej, to jest stary piątka. Ile? To jest piątka. No to myślałem, razie... że będzie ósemka. Serio myślałem, że to będzie ósemka, ale dobra, jedziemy wobec tego, okej. Dużo będzie na pewno. Czy ja dobrze liczę? Ile z tego wydropiło? 15? Stary. Nie no, niemożliwe. Było 64,1? No, było. To jest 64,16. Wow, czyli z każdego 3? Ej, wow! Wow! To jest zerowa na to szansa, stary!
Ej, no to mega dobrze tak naprawdę, to troszkę nam nadrobiło to, ej, że to tak długo naprawdę, nie było stary, rudy. Dziwna akcja. Dobra, 80 mam w każdym razie. 80, czyli mamy 40 dobra. Do podziału. Już te 7, słuchajcie, które ja miałem. A i w ogóle złoto znalazłem. I te jeszcze 9, które zainwestowałem w kill-off dla Maciocha, już słuchajcie, olać. Bo po prostu to, co dosłownie mam w ekwipunku, to tym się już podzielimy. Ej, ale to było dziwne, stary. Wywaliło mi Minecrafta, kiedy znaleźliśmy diaksy. W sensie, ja to je ominąłem i serio, gdyby nie ty, to byśmy je ale w Netherze też ostatnio mi wywaliło Minecrafta. Serio, i w ogóle wywaliło mi też program do nagrywania i nie pożegnałem się na odcinku. No, to było mega zabawne. Wywaliło mi totalnie wszystko. Bardzo dziwne. Widzisz, to jest sabotaż po prostu. Dobra, kopiemy też, słuchajcie, tutaj redstone, bo w redstone'ie też czasem zdarza się, że coś tam jest obok, nie? Ale jazdunia, stary, jazdunia, bo my mamy jeszcze tutaj 10 minut, stary, ostatnie, więc no... No, ja kopię cały czas przed siebie. Póki co jest 40 na 10 minut, czyli dokładnie tak, jak przez pierwsze 10 minut było. Tylko ogadaliśmy okay, czyli, o tym, nie? Ej, tak, no. Czyli średnia jest podtrzyma, o nie, mam dirta. I gadaliśmy, że 120 może być łącznie. Musi być, stary, w sensie, na głowę, ja bym chciał, żeby było 120 tak minimum, także mamy jeszcze troszkę do zrobienia, no 20, były tak? Dwa diaksy na minutę, na osobę, nie? To bardzo dobry wynik, bardzo dobry wynik, serio, stary. A ty nic nie masz? No właśnie nie mam niestety, ale serio, kopię cały czas na tej samej wysokości. I to wiecie, nie jedna osoba nie ma niczego od dawna, tylko dwie, no bo ten kanion jakby okej, okay, ale mi chodzi, że w naszej linii prostej żaden z nas nic nie ma. Ta piątka to mega fartowna, stary, po trzy na z rudy. Co jest grane, nie? Ej, naprawdę, jaka faza, po trzy z rudy, wow. Ej, my po prostu może jesteśmy na jakimś biomie, na którym się respi mniej diamentów, bo to jest niemożliwe, że tutaj nic nie ma. Ej, serio, mega dziwne, ale ja myślę, że to nie ma czegoś takiego, że się respi mniej diamentów, znaczy... Znaczy mniej, no może się respi mniej, ale że nie zero. No bo stary, my tutaj mamy zero. No właśnie, dalej mam redstone'a, no chyba, że mamy po prostu mega pecha i one są koło nas. Tak, na pewno tak, stary, jest. Ja myślę, że tak może być, nie? Ale dobra, lecimy. Są, są, okej, okay, okej, okay, to ja zaraz do ciebie, stary, przyjdę, bo widziałem, że ty jesteś troszeczkę przede mną, więc ja już do ciebie idę. Ej, to może ja znajdę coś zaraz, nie? I to, poczekaj, 4 co najmniej. Dobre. Dobre, pomarańczowe. Okej, chyba są tylko 4, tak mi się wydaje. Dobra, idę do ciebie, ale nie widzę twojego niku i to jest trochę problem. A bo ja trochę shiftuję, jak tutaj kopię, ale już jest okej, już jest okej. Dobra, dobra, idę. Ty, naprawdę cię, stary, nie widzę. Nie, a bo może jestem a, tutaj, tak daleko. Dobra, przekop się do mnie, ja jeszcze zobaczę Dirta, bo Dirta też zawsze, tak jak mówię, spoko przekopać. Gdzie, ale że jak mam się przekopać do ciebie? No ten, no mój tunel znajdź, na pewno widzisz go gdzieś, nie? Czy nie? No nie, bo ty jesteś jakoś za daleko. O, zobacz, tutaj cię widzę już. Dobra, siemanka. Hello, zobacz, są diaksiki 4, ale może z nich zawsze coś dobrego wyskoczyć. Dobra, to mamy 64 i 16, czyli teraz mamy 80. Zobaczmy, ile stary teraz będzie. O, dziesiątka z czwórki, 2,5 z rudy, bardzo fajnie. No i fajnie, i lecimy dalej w takim razie, czyli to mamy, tylko słuchajcie, 10. 90, mamy 90, ej, jest naprawdę 90, gdzieś. A my chcemy 120, no dobra, czyli jeszcze 30. Ale ja nie miałem od dawna, bo okej, okay, kanion, tak, zgadza się, w kanionie było. Ale chodzi mi, że w mojej linii prostej od mega dawna nic nie miałem. Z 10, 15 minut nic nie miałem, chyba że ominąłem coś. Nie, no błagam, ej, nie mówcie, że coś ominąłem, bo jakbym ominął, to bym się naprawdę zdenerwował. Stary, nie ma opcji, że coś ominąłem, no. Bez jaj. Ej, a może w węglu? Myślisz, że w węglu coś może być? Nie, mi się wydaje, że właśnie nie. W węglu w ogóle tego nie ma. Nie, no, że gdzieś tam obok. Nie wiem. Znaczy, wiesz, bo diament to w sumie jest węgiel. Tak no, naprawdę. W sumie tak, ale no to zobacz, miałeś rudę węgla, która się zrobiła na diament i już nie ma węgla, nie? Jest kopalnia podwodna, kanion, ale taki odkryty. Że jest ocean tutaj. O nie! My jesteśmy na oceanie. Ej, na oceanie jest mało diaksów raczej. Najwięcej to jest chyba na Flower Forest, tak mi się wydaje. O, faktycznie jest kanionik. Ty, dobra, śmiesznie. Ale... I teraz co my zrobimy, nie? Złoto jest, o lol, trzy wysokości, dobra. Olać na razie, stary, to złoto, bo my mamy tutaj mało czasu, nie? Więc jedziemy, stary, przed siebie. Dobra, poczekaj, bo mój znaczy moja kopalnia jest tutaj, więc w linii prostej lecimy. Tak, to złoto na razie olewamy, bo byliśmy na mesie i wiesz, złota to my mamy pod dostatkiem, my diaksowo jesteśmy biedni. To chłopaki mają 10 tysięcy razy więcej diaksów od nas, nie? W ogóle co jest grane. Ja miałem przed tym odcinkiem 10 diaksów, no. To jest jakaś żenada po prostu, no. Dobra, słuchajcie, lecimy. Ej, ja naprawdę tak dawno nic nie miałem, że musi coś, stary, wpaść. Musi. No, bo musi, bo to jest naprawdę mega dziwne, nie? W mojej linii prostej nic nie ma. Naprawdę. Czy ja robię coś nie tak, panie władzo? Nie, stary, serio, bo tutaj nam zostało jakieś... Kto tutaj zarządza diaksami? No co to ma być w ogóle? Nie, powaga, no 5 minut mi... nam zostało tutaj 5 minut, więc no naprawdę, ja bym tutaj bardzo poprosił o jakieś ładne diaksiory. Tutaj, słuchajcie, dircik oczywiście też jest wykopywany, ale ja też czuję, że ten dirt to jest stare oszustwo. Serio, ten dirt to na pewno nie.
Nie, no patrzcie, no ten Dirt to w ogóle, on taki nie mrawy, nie w sosie, on nie chce w ogóle tutaj skonsultować się. Dobra, jadymy. Redstone też oczywiście tutaj jest powijany. O, lazuryt, może w lazurycie, czy nie? Chyba nie. Nie, ja w ogóle nie kopię tych innych rud, w ogóle niczego, stary, nie kopię. Dobra, to jedziemy fest, ewidentnie. No bo naprawdę, no 5 minut nam zostało, no więcej, słuchajcie, nie damy rady, no więcej, no. A my mamy 90 jaksów, ziom. No. Właśnie, a ty mówiłeś, że będzie 3,5 staka. Mamy niepełne półtora. No właśnie, bo oszukałeś. Damy radę. Ej, a co jeżeli... No? Co jeżeli ja miałem więcej rud jaksów, tylko ci nie powiedziałem? O nie, ej, to było... Ej, to... B! To by było ale bardzo ja tak nie zrobiłem, no przecież bym się nie przyznał, ale może ty tak zrobiłeś? No ja nagrywam odcinek! To by ludzie mnie zwyzywali, by powiedzieli, że... O, złoto mam. Złoto super, nie? Fajnie. Ty, nie, dawajcie to... Wiecie, to niebieskie złoto, to jeszcze, nie? Ale ja też tak nie zrobiłem, zresztą jak będą diamenty, to będziesz mógł zobaczyć, że już nie mam wolnych slotów nawet w ekwipunku, że mi się nie zbiorą. Nie, poważnie, o! O! Goldzik, złoto, ale ja nie chcę złota, no już mam go za dużo. Ej, ale serio, no diaksów w ogóle nie ma tutaj. Ty naprawdę też, nie, bo może ty naprawdę kantujesz i co? Nie, no naprawdę tak nie zrobiłem, przecież on bym się, tak. Wiesz, sam nie przyznał. Nie, no ej, bez jaj, bo naprawdę, no mamy 90, jest super, no ale to jest 45 na głowę, my potrzebujemy startego postaka. Lawa, uwaga! No nie, nie będziesz miał lawy. Lawikson, trzeba uważać. O, dircik, dobra, patrzę na dirta. Oj, zbagowałem się, pomocy. Dobra. Rozwalam tego dirta, stary, ja myślę, że w tym dircie to naprawdę może być tyle diaksów, nie? Czy nie? Nie, mi się wydaje, że ten dirt nic nie znaczy, ale nie, ja się na tym nie znam, znaczy. Ty się znasz na tym lepiej, a ja mam, zobacz, koło siebie redstone, lapis i węgiel. No to tak, jeszcze diaksy mogą tam być do zestawu, no mogą być, ale ich nie ma. O, tu jest też... Lawa, uwaga! Dobra, lawa, uwaga! Uwaga, lewe. O, jest cave wall, więc tutaj w cave'iku może coś stary być. Ja tutaj się rozejrzę. Bo... Ja lecę przed siebie. Nie, bo... No znowu gold, znowu złoto. Ej, nie, no powaga! Dajcie nam tutaj małe co nieco. Serio. No bo bez jaj, no ile my możemy tego tutaj kopać? No ziom, no jakieś jedne diakciki. No co, gramy do złotej, o złotą bramkę, czy jak ktoś tam mówi, no że... Ej, naprawdę, bo ja rozumiem, że diamenty są rzadkie, ale no, tyle ile redstone'a, lapizu, węgla, żelaza ominąłem, to mogłoby się złożyć chociaż na dwie rudy diaksów. Ej, serio, naprawdę, jakieś diaksiorcie mogłyby tutaj wpaść, a może to jest kwestia tego, że agent jest na serwerze i on nam po prostu zabiera. On się dogadał z diamentami i one się respią gdzieś tam u niego, serio, to jest myślę, że to jest możliwe. Nie, myślę, że a one go nie słuchają. Tak? Ale nas też nie słuchają i co teraz? No na początku właśnie nas słuchały, ale coś musieliśmy zrobić takiego, że przestały nas lubić. Ty, no ale złoto cały czas ja dostaję. Ej, serio, ja tego złota w tym odcinku znalazłem chyba więcej niż diaksów. Naprawdę, to jest możliwe. Nie żartuję. Nie, naprawdę, jakby to jest straszne. Ale dobra, lecimy wobec tego. No słuchajcie, mamy te ostatnie 3 minuty, stary, no to... Jedne chociaż. No jedne. Jakby ósemka wleciała, a z ósemki na przykład 25, to już wtedy będzie spoko, nie? No to by było coś naprawdę niezłego, aczkolwiek to jakby wleciała ósemka, to jest 25 bardzo możliwe. No! No wystarczy, że z każdego dwa wydropią. Nie, ósemka. A nie, to by musiały... to nie jest możliwe. Mam! Pokaż! Mam! Pokaż. Patrz, akurat przez przypadek, dobra, zbiorę to. Zebra... Okay. 4 z jednego wyleciały. O nie, to są jeszcze, zobacz, kup dalej. Co? No a to nie... są te. Aha, to są te, a ty wykopałeś jeden, stary. Jeden wykopałem, ale to... był z niego tylko jeden, wiesz? Tak, wiem, podniosłem, dobra, kopię. O nie, myślałem, że to jest ósemka, ale to nie jest ósemka. Myślałem, że to jest druga ruda po prostu. Dobra, ile zebrałeś? 0. Naprawdę nic nie masz? No nie, bo ja nie mam slotów nawet. Dobra, to z tego wypadło 12? Serio? 12 chyba, bo ja mam stack i 38. Ej, no poczekaj, ja mam fortunę 3 na tym i serio, z tego co ja wykopałem przez przypadek wyleciał 1. A z mojego 4, lol, ale faza. Ej, dobra, w każdym razie mamy teraz 98, 102 diamenty, czyli po 51 na głowę. To już nie jest upadlający wynik, co nie? No słuchaj, może 120 nie będzie, ale przynajmniej granica 100 przebita, to się liczy. Tak, ale no jeszcze może przez ostatnią, słuchajcie, tutaj tą minutę, półtorej, coś jeszcze uda nam się po prostu ogarnąć. Nie wiem, ja to liczę, że coś ci wpadnie, serio, może coś ci serio wpadnie, nie? No ja trzymam też kciuki za to, fajnie by było. Zawsze taki dobry finisher byłby, nie? Na końcóweczkę taki, ja jak to już się na mówi, swój nie liczę, ale słuchajcie, Maciuch też ma swój tor, więc jakby no, to tam się u niego też pewnie respią. Bo my powinniśmy w ogóle, ej,
F3 właśnie plus G. My powinniśmy na oddzielnych czankach po prostu kopać wtedy i tyle. Ale dobra, olać to. Olać. Jeszcze słuchajcie, ostatnia minuta. No już dłużej nie. Po prostu słuchajcie, dłużej nie. Więc jeżeli nam się nie uda przez ostatnią minutę nic znaleźć, to po prostu się nic nie uda znaleźć. I tyle, gościu. I tyle po prostu. Więc my, moi drodzy, kopiemy, ale ja przypominam wam o subskrypcji tego kanału, dlatego, że codziennie są tutaj filmy. Tak, codziennie są filmy tutaj, na kanale Abra Games, u Maciocha także, więc wpadajcie, subskrybujcie i dzwoneczkujcie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzach jajo. Serio, ja wam szybne serduszko. Nie no, jajo, to będzie idealny dowód, że ktoś dotrwał do końca odcinka. A i wpadajcie też, słuchajcie, na sklep www.abraety. Pierwsza linijka w opisie, to jest właśnie link, słuchajcie, do sklepu. Możecie zakupić sobie gadżety sygnowane logiem Abrateam. Tak, słuchajcie, są bluzy z kapturem, są koszuleczki, są, słuchajcie, kubeczki, plecaki, worki na plecy. Mnóstwo różnych ciekawych rzeczy. I słuchajcie, od 149 zł jest darmowa dostawa kurierem. Czyli na przykład, jak kupujecie bluzę i koszulkę naraz w jednym zamówieniu, to macie kuriera za 0 ziko. Serio, naprawdę za 0. A ty masz jakieś deksy? No właśnie nie mam, ale kopię i liczę, że jeszcze, wiesz, za jedną kratkę coś będzie. Nie no ziom, no 20 sekund nam zostało. No nie ma, no. Ty mówiłeś, że na moim torze respią się diaksy, ale to była nieprawda, no nie respią. Nie, no ej, serio, ostatnia runda, no 15 sekund, no 10, no sekund, no powiedzmy. Nie, stary, no chyba nic nie będzie. Naprawdę chyba nic nie będzie. A jeszcze trzeba wrócić do domu. Moi drodzy, wobec tego ja wam bardzo dziękuję i widzimy się już jutro. Edu, widać, pozdrawiam,